Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się za nie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Nowa łapa? Powiedzmy, że lśni złotem, ale średnio to złote, więc bez żadnego przedłużania. Won mi stąd myszko. Bez żadnego przedłużania, odpalamy iDroida. Wiele się zmienia. My wylądujemy sobie dzisiaj gdzieś w tym miejscu. Ponieważ zajmujemy się tutaj. Irytuje mnie trochę ta misja, bo to jest misja, która praktycznie odświeża się cały czas. I mogę ciągle sobie ekstrahować. No, nie jest to złe, bo w praktyce mogę za darmo dostać 30 tysięcy za nic. Ale jedyny problem z tej misji jest taki, że jest tam od cholery ludzi i ciężko jest się zakraść do tego miejsca. No ale niestety nie może być za łatwo. Dobra. Lecimy na tą misję. Jeśli oglądaliście, oglądaliście poprzedni odcinek, to w sekcji z tym. W sekcji Afganistan dzisiaj było mówione właśnie o jakiejś broni Honey Bee. Dokładnie o tej broni, która jest tutaj wspominana, jak widzicie, pod opcją odtwarzania odprawy. I jest to prawdopodobnie broń, którą my będziemy musieli odzyskać. Pytanie tylko brzmi, jak? No ale, no, posłuchajmy odprawy i ogarnijmy, co takiego trzeba zrobić. Part of the Mujahideen's arsenal against the Soviets is secretly supplied by the CIA, but the war continues to drag on with neither side gaining the advantage. Now though, the CIA have started supplying the guerrillas with a new weapon. We don't know the details, but rumor has it that it could turn the tide of the war. The Soviets have heard about it, and it has them spooked. Now the Hamid Mujahideen were issued this weapon, but then they were wiped out in no time. There's no trace of fighting at their fort, and all their supplies are just sitting there. Naturally, that screams biochemical weapons, but the Soviets deny using anything that would violate the BWC. Whatever happened, the Soviets have invaded the area and are searching for this Western weapon tech. This is the CIA's worst nightmare. If that weapon falls into Soviet hands, it'll drastically rewrite the history that's being made here. But the company can't be seen entering the area. That's where we come in. Boss, head to the fort of Dismasi Laman. Find the weapon before the Soviets and bring it back to base fast. The new weapon is codenamed Honeybee. To the US, it's a vital military secret. Dobra, lećmy. Nie. Kogo i co? Bo na niewiele mnie stać przenosi tym Fultonem. Dobra, weźmiemy sobie tak. Kunia. A autko. Autka nie bierzemy żadnego. Sprawdziłem. Niestety, autka, tak jak konia. No, nie da się za darmo odesłać. A szkoda. Wielka szkoda. O, w ogóle 5000. Zajebiście. 5 tysięcy będzie mnie kosztowało sam deployment. Dobra, YOLO. Jak ja się nie połączę z tą siecią, to ja nie będę mógł w ogóle używać Fultona. Najgorzej, jak się jakieś fajne typy jeszcze trafią. Gdzie ja będę musiał pewnie w pewnym momencie wyzwać sobie śmigłowiec. A to kosztuje mi tysiaka. Epizod 6. Gdzie śpią pszczoły? Przyda się na pewno. Okej, widzieliście? Tam znowu był oddział Skulls w tym. To jest dla mnie trochę bez sensu, że jest takie coś walnięte.
Ja teraz sobie czytam te napisy, nie? Kto się pojawia i patrzę, o, oddział Skulls. No, super. Tylko jakby ja nie wiem teraz kiedy i gdzie oni się pojawią. I radź se. O, zajebiście jeszcze, wrogi śmigłowiec tu jest. Okej, tu jest jakiś pomniejszy taki... posterunek, myślę, że przyda się go przejąć. Dobra, próba kolejna. Nie. Łącz. Sukces! Udało się. Teraz mam tylko nadzieję, że gra nie postanowi mnie znowu rozłączyć. Zwłaszcza w momencie, w którym... skończyłby się hajs. Bo mam go zajebiście mało. Czytaj, prawie nic. Na... w moim koncie nie sieciowym. Nazwijmy to takim ogółem. Dobra, jeden gościu na C. Ten jest dobry. Oj, ten do B. Ej, no to nie, to. Jeśli to jest tylko tych trzech, to bierzemy wszystkich. Teraz tak, mamy checkpointa. Teraz pytanie, jakby się. Jakby się tu zakraść, tak żeby nie zostać przyuważonym. Przecież nie, ja tu byłem już kiedyś. Kurde. Przypadkiem tu trafiłem, jak szukałem rzeczy. No, tu musiałem jednego gościa uratować, to nie wiem, czy ich tu nie będzie więcej. Okej, chwilowo. Silnie zapowiada na to. Dzięki. Ja nie wiem, czy tym pierwszym trafiłem, nie? Ale dobra, nieważne. Dobra, chwilowo jest tylko tych dwóch. Gdzie on się patrzy? No właśnie! Centralnie na mnie! Zajebiście! On się patrzy centralnie na mnie, a ja nie wiem, jak go nawet zneutralizować. Świetnie. Hej! Gdzie z tym nożem? Dobra, 12 jestem na plusie, ale szczerze wyjebane mam w to. Ej, 12, 20. Ja pierdzielę, miała być misja Turbo Stealth, co? Znowu! Znowu! Granie ruch w dupę. Dobra, nieważne. Czy bym chciał gdzieś wezwać śmigłowiec? Tutaj co najwyżej. Nie. Ej, czy ja serio miałem tutaj więcej niż jedno? Po przybliżeniu? Czy sam to jak kretem sobie tak daleko zrobiłem, czy nie mogłem? Mam szczerą nadzieję, że nie było więcej tych opcji. Dobra, co jest do odebrania? A, przynajmniej posterunki i cyk! Dziękuję! Czołg właśnie nam do bazy wleciał. Dobra, kuń, gdzie jesteś? Tam jesteś. To, El Clasico. Dawaj, kuń. Cyk. Drogą. Dobrze ja... nie to. Dobrze lecę? Tak. Dobra, na razie drogą myślę. Ja to mam jeszcze sporo typa do wyrzucenia teraz. Support unit. Spoko. Gdzie? Jak support? Halo. Wiem, full. Nie to. Mam szczerą nadzieję, bo okazało się, że nagle mi się skończyło miejsce na dysku, nie wiem jakim prawem, ale nagle się skończyło. Że tutaj w OBS-ie coś się spieprzyło i nie wiedziało do czego
ma przenosić nagrywkę. Mam nadzieję, że zbyt dużo was nie ominęło. Dobra, wjeżdżamy do bazy. Jest to zawsze coś godnego uwagi, nie? Gości na C do Intela i do rozwoju bazy. Na D do Intela to nie ma co się nim przejmować. O, tu są materiały. Jeszcze więcej materiałów i to jeszcze tych cennych, no nie no. Jezu, ale mnie boli brak tego lepszego Fultona. Tutaj. To jest co? Jakaś broń przeciwlotnicza. No i jak na razie nie widać więcej typa, no ale raczej wątpię, że tylko dwóch kolesi tu będzie stało. No bagi jest ich tu więcej. Dobra, zniknijmy mu z oczu. I teraz biegł się. Reload w międzyczasie. W dół. Oczywiście, że mnie zauważył. Dobra, spróbuję się pozbyć tego gościa. Pozbyć. Oczywiście nie trafiłem. Serio? Teraz się udało. Dlaczego tactical takedowns? Z której strony on tu podejdzie? Od tej strony, gdzie mnie widział, czy to będzie chciał okrążyć? No, pokaż mi go. Nie, okrąża to. Nieważne. Nieco mnie bardziej irytuje fakt tego, że to oznaczanie się pojawia raz na kij wie ile, czy... Może fakt, że ja czasami jestem na tyle ślepy, że ich nie widzę. Nie, tam jest, dobra, tam jest cała dalsza część tej bazy. A tak, coś myślałem, że dobrze widzę, że gościu stoi. Na C do walki albo do researchu. Spoko. No, serio. Pięknie. Dobra, do 50 metrów to chyba tak leci w miarę prosto. Potem zaczyna opadać. Brawo ja. Na szczęście udało się skorygować nasz brak, czy nasz, mój bardziej, brak ogaru. Dobra, zabieramy typa. Tam snajperki nawet nie ma co sprawdzać, bo jest wiadome, że nie będzie ona miała usypiaczy. Bo po co im usypiające naboje? Dobra, ten gościu. Jest totalnie niegodny uwagi. Ale mogę go za to schować. No. Przeładowanie swoją drogą, ale schowaj ty, panie. Co jest? Jezu, to jakaś muzyka. Ja pierdzielę, jakaś muzyka tu gra. Ja myślałem, że jakieś typy mi tu przyłażą. Ale kasetę zabieramy. I patrzcie. Dwa takie bardzo ładne kontenery. A tutaj... No, trochę... lepszego metalu. Dobra, tutaj mamy co? Zasilanie. No to... wyłączmy je. Ale nie jestem pewien w sumie, co ja wyłączyłem tak naprawdę. Gdzie?
Zdążył? No oczywiście, że zdążył! Co z tego, że nie ma to kompletnie żadnego sensu! Nie! Restart! W tym momencie następuje restart od checkpointu, bo ja nie będę tolerował czegoś takiego. Gościu nie zdążył nawet ryja otworzyć, a zaalarmował całą pieprzoną bazę o mojej obecności. Czytaj, koło chuj już mi latają te punkty. Bo i tak jak będę chciał mieć najlepsze ranki, to będę po prostu misję musiał powtarzać. To dopiero po odblokowaniu dobrej technologii. Czytaj, snajperki z cholernym tłumikiem. A tu oczywiście są schody, to co? Ja nie, ja jak debil musiałem sobie skakać tam. O, 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 o. Ktoś na B do supportu. Bardzo dobrze. Także główkę trzeba tylko wymierzyć. Dziękuję. Dobra, mogę do typa zejść, mam nadzieję. Tak, są schody. Aha, nie, stąd mógłbym zeskoczyć bezpośrednio tu, ale... Stąd? Nie możesz z automatu przeskoczyć na to. Nie, ty się musiałeś złapać tego ze zwisu. Dzięki. Naprawdę dziękuję. Mogę? Dziwo, nie mogę. A, dobra, no to sens nawet. Ale tego ziomeczka bardzo chcę zabrać ze sobą. Okej, czy to się da wspiąć na ten most po cichu? Dobra, myślę, że na razie mogę tak se chodzić. Okej, tu już powinienem móc na spokojnie móc go wysłać, tak? Maślany jest to mocno, ale trudno. No tak, no nie ma innej opcji, muszą go tutaj przetransportować. Jedyna większa baza w okolicy. Trochę śmiało sobie poczynam, łażąc tak wyprostowanym, no ale raczej nie powinien za nim zauważyć. O, patrzcie. Kontener z materiałami do przetworzenia, ale ja oczywiście ich nie zgarnę, bo co? Bo nie mam wystarczająco dobrze ulepszonego systemu Fulton. Okej. Się z innymi typami jeszcze tutaj rozglądam, ale... Chwilowo przechodzimy na drugą część mostu. Chwilowo jeszcze nie wykryci, co jest najlepsze dla mnie. Ale mam nadzieję, że to wykrycie zaraz... Że stan mojego wykrycia nie ulegnie nagłej zmianie. Noż! Gościu, możesz nie ruszać tą łepetyną? Dziękuję. A w sumie jak już ruszasz, to przynajmniej ruszaj tak, że... O, może lepiej nie. Bo jeszcze by mi gościu spadł. Dobra, czy ja go chcę? Nie, ja go nie chcę, więc... Tego sobie tylko chwycę. I przepytam. Dobra. Ten dostaje stuna. Bierzemy go na plecy jak starego. Czy jest to jakiś śmietnik? Chyba nie bardzo. Ale jeśli będzie ukryty w tym miejscu i jeśli zostanie przeze mnie uśpiony, no to za szybko nie wstanie. Bo co innego dostać stuna, co innego zostać uśpiony. Dobra, z tym nic nie zrobię. Tego chciałem. Więc bierzemy go na plecy. Bierzemy te materiały. Zrzucamy gościa. I wysyłamy do bazy. Okej, to jest chyba komunikacja. Dobra, przeładuję na razie broń. Tłumik ma jeszcze dwa, maksymalnie trzy strzały. O, tu jest jeszcze więcej materiałów, nie zauważyłem ich z początku. Dobra, jak coś, to jeszcze mam ramię, którym mogę ogłuszać, nie? Muszę to w sumie sprawdzić, ale tutaj na wszelki wypadek podłóżmy bombę. Bo po pierwsze wprowadzi to troszeczkę zamieszania, a po drugie... zniszczy, mam nadzieję, ich system komunikacji.
Aha. I co jest czysto? Dobra, gdzie jest ten gość póki co? No, jest gdzieś tutaj. Okej, okay, już baza została rozbudowana. Z automatu przeskoczyło tam kilku ludzi. Z tej poczekalni zapewne. Mhm. Jest jedna osoba, a tą jedną osobą jest pewnie ocelot. Deployment i supply. Aha, support na D. No spoko. Na razie to jest najlepsza. Bo nie liczę tych tłumaczy, nie? Patrzcie, to jaki fajny, ale za ciężki dla mojego balonika. Dobra, już może lepiej w kucki przejdę. I sprawdźmy te nasze ramię, jak będzie wyglądało użycie go. I powiem, wolałbym mieć bardziej ramię z tym. O, tutaj cały kontener takich materiałów lepszych, o, nawet dwa. Dobra, pytanie, czy tu jest tylko ten gość, czy jeszcze jest ktoś jeszcze? Tu jakiś specjalista był tu wskazany. Serio, ten i ten, to są specjaliści. To są specjaliści. Od czego? Od lenienia się? Oni nic nie potrafią. Co, będzie opcja stuna? Nie wiem. Haha, muszę podejść bliżej. Aha, muszę naładować! Okej. Okay. Gość jest na B. Okej, okay, ale to cały taki jeden ładunek zużywa tego naładowania. No ale nasz... czyli... no... czemu... o! Jeszcze jest 100%! No dawaj! Gościu, proszę, przeżyj. I... jest! Udało się! Dobra. No okej, okay, no, biorąc pod uwagę tego tamtego jednego gościa, który stał, to chyba wszyscy na tym posterunku. Tutaj coś, nie coś materiałów. I diament. Mały, ale zawsze coś. O, tu kibel jest w razie czego, jakbym chciał kogoś schować. No a poza tym to chyba nie ma tu już nic więcej. Dobra, ale myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć grę. Bo już mam 40 minut nagrania, plus minus wycięcie. Tak, ja w tym momencie kończę, a my widzimy się... okej, okay, jest chyba względny spokój. No to cóż, ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym być może zakończymy tę oto misję fabularną. Ode mnie to tyle. Cześć.